Łyczakowski cmentarz. Zbudowany w 1796 roku. No tak, ja doszedłem tutaj gdzieś od jakiejś bocznej bramy. No ale chodzimy. Mam zamiar tutaj spędzić dzisiaj całe popołudnie. Szukać śladów. Ale widzę, że tutaj są też pochówki starych polskich grup. Kramarz Hieronim 1889-1950 albo 59. Malutki. Dalej ślady Stanisław i Krystyna Galas. Grobowiec Śliwińskich. Grób rodziny Ungehauerów. Rodzina Petalenców. Tu już nie można odczytać. Niewiele z liter zostało. A tu Stanisław Bal. Rodzina Szczupaczyńskich. Grobowiec Trzaśka Zakrzewskich. No widzę też, że tu gdzieś taki Malwina z Linzbauerów. Zofia z Linzbauerów. Grobowiec Zielińskiego. Rozwalony już Stanisława z 1942 roku. Rodzina Balobich, trudno to rozszyfrować. Dobrzańskich. Profesor Tadeusz Wilczyński. Oj, dożył niezłego wieku. Od 1886 do 1981. Marian Kochaj.
wszystkie można zidentyfikować po nazwach. Jednak wszystkie te rzeźbione, znaczy, które wykuto, to jeszcze coś tu da się zidentyfikować. Grobowiec Bielińskich. Wiktor Schwarz, żona, synek Schwarzów. Rodzina Burzyńskich, Karolina i Franciszek Szalewscy, Lucyna Zamorska, grup rodziny Rożków, rodzina Mikołaja Zagórskiego, Piotr Trowicz, Hisztina, grobowiec rodziny Hisztina. Harasimowicz, Piotr Harasimowicz, no może z Harasimowiczów, których znam, Ludwika Dunin-Wosowicz, no to... Powiedz Madejskich, no telefon. Rodzina Bobowskich i Geców. Doktor Stefan Bobowski, Włodzimierz Bobowski. Filomena Jaworska zmarła w 19 roku. Grobowiec rodziny Serkowskich i Batyckich, grobowiec Ksenii Malinowskiej. Rodzina Kilanowiczów. Maria z Krzysztofowiczów, Stefanowiczowa, Antoni Stefanowicz. Grup Błądzińskich, Jan Lisowski. Ponownie nazwisko Janowski się tu pojawia. Rodzina Olchawów. Witkiewicz, inżynier. Karol Hamerski. Jeronim Dziedzina. Karol Szajnocha. Bardzo ładny, bardzo bogaty grobowiec. No wiadomo kto, Maria Konopnicka.
Dziurki matematyka.